Trąbki, puzony, klarnety, tuby, bębny i rogi. To głównie te instrumenty wabiły swoimi dźwiękami w niedzielę do Tworkowa na trzeci Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Chociaż pogoda nie była wymalowana, to impreza plenerowa ze znanymi i lubianymi przebojami w aranżacjach dęciaków i tak skazana była na frekwencyjny sukces. Przyszłam zobaczyć, jak występują dzieci, zobaczyć orkiestry dęte. No jest bardzo fajnie, bardzo fajna zabawa. Czy lubi Pani taką muzykę? Oczywiście, jak najbardziej. Na razie wszystko jest w porządku, a myśmy tu są gośćmi. A skąd Pan przyjechał? Z Katowic. Z samych Katowic. Specjalnie przyjechał Pan z Katowic na ten... Bo wnuczka występuje. Także teraz będzie o już występować. A lubi Pan muzykę orkiestr dęty? Oczywiście, oczywiście. I w ogóle śląskie przeboje, takie rzeczy. Forma konkursowa festiwalu oparta była na wcześniejszych przesłuchaniach, które odbywały się od rana w Domu Kultury K3 w Boguminie. W przeglądzie biorą udział 6 orkiestr. Są to 2 orkiestry z Czech i 4 z Polski. Jest to akordanka z Czech, Bratimow również z Czech, orkiestra gminna z Gorzyc, z Krzyżanowic, Wilamowice oraz Kaniów. Jakie sukcesy orkiestra ma na swoim koncie? No więc 2003 rok, pierwsze miejsce na Festiwalu Ogólnopolskim OSP w Warszawie, w 2007 pierwsze miejsce w Krynicy. W międzyczasie jeszcze były festiwale międzynarodowe w Kozach, był też festiwal w Mielcu międzynarodowy, też tam wszędzie Grand Prix żeśmy mieli. No i w zasadzie to z ważniejszych to tyle chyba. Macie na występ około pół godziny. Co zaprezentujecie? Zaprezentujemy, no teraz to już będzie to muzyka taka bardziej pod publiczność. Już nie będzie to poważna muzyka jak na przesłuchaniu, bo to jednak teraz trzeba grać już dla ludzi. Będzie jakieś tam wiązanka Abby, jakieś gigolo, standardy jazzowe i muzyka rozrywkowa ogólnie. Dzisiaj zaprezentujemy takie utwory, w sumie każdy znajdzie coś miłego dla siebie poprzez amerykańskie numery, na przykład Sway. I również takie polki czeskie. Tak. A jak wasza muzyka jest odbierana? U nas w sumie z tej publiczności, co tak widzimy, to jednak jest mile bardzo odbierana. Ludzie się chętnie bawią do tego. Lubią przede wszystkim przy temu tańczyć. O tym, które orkiestry stanęły na podium, zdecydowało jury, które już na starcie było zachwycone ich profesjonalizmem. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, gdyż jest to trzeci festiwal orkiestr dętych i mam szczęście, że mogę uczestniczyć w kolejnych pierwszej i drugiej edycji, tym razem trzecia. I co będzie dalej, jak będzie czwarta, piąta edycja, poziom tak się podnosi, że powinny te orkiestry być już zawodowe, nie tylko amatorskie. Czy narady odnośnie przyznania nagród były burzliwe? No, mieliśmy bardzo trudne zadanie, gdyż poziom tych orkiestr był wyrównany i chcąc dobrze ocenić i sprawiedliwie, musieliśmy długo dyskutować. Ale do rekordczynów nie doszło. Niedzielna uroczystość to już drugi dzień imprezy. W sobotę poza transgranicznym festiwalem tańca ludowego miały miejsce obchody 2 jubileuszy i te wydarzenia mogły się odbyć dzięki pozyskanym środkom z Euroregionu Silesia w Raciborzu. Prezentację orkiestr dzisiaj zespołu tanecznego Uśmiech. Chcemy im podziękować za ostatnie sukcesy. Zdobyli Mistrzostwa Polski wielokrotne w różnych formacjach, w różnych układach. Cieszymy się bardzo z tego i chcemy dzisiaj mieszkańcom zaprezentować ich umiejętności na świeżo po zdobyciu tytułów. A wczoraj świętowali tutaj koło DFK w Tworkowie 25-lecie funkcjonowania i 20-lecie zespołu tanecznego Tworkauer Eiche. Też bardzo fajna uroczystość. Też dziękowaliśmy za to, że dzieci, młodzież tego zespołu od 20 lat reprezentuje naszą gminę Tworków, siebie, kulturę naszą tutaj wielonarodową, nie tylko w gminie, w powiecie, ale również za granicami kraju. Z tego się bardzo cieszymy. Na festiwalu pojawili się również goście honorowi, którzy nie ukrywali, że gmina Krzyżanowice działa bardzo prężnie nie tylko w zakresie wydarzeń kulturalnych, które często są oparte na naszej śląskiej tradycji, ale również na innych płaszczyznach.
Ci, którzy lubią orkiestry dęte, dzisiaj na pewno będą zadowoleni, ale przypomnę, że gmina Krzyżanowice to nie tylko tego typu formy działalności, ale także inwestowanie w ludzi młodych. Chociażby zakończony projekt startup właśnie dotyczący przedsiębiorczości ludzi młodych, również z inicjatywy Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Także można powiedzieć, że ta gmina, kiedy jest czas, to się bawi, ale kiedy trzeba, to również ciężko pracuje. Czy takie imprezy są dobrą okazją do integracji międzykulturowej? Oczywiście, tak właśnie jest. Słyszymy zresztą za plecami i małe dzieci, które gdzieś już pokazują, że są przywiązane do tej tradycji. Starsi im to przekazują. I też, tak jak powiedziałem, gmina wychodzi poza swoje otoczenie najbliższe, poza powiat. Nawiązuje także do naszych przyjaciół z Republiki Czeskiej. Także widać, że to wszystko tutaj jest przemyślane i konsekwentnie realizowane. Myślę, że to jest jedna z gmin wiodących, ponieważ bywam bardzo często na różnych spotkaniach u nich, a przede wszystkim kulturalnych, bo to jest najważniejsze dzisiaj. Warunki mają dobrze stworzone. Poza tym próbujemy łączyć te kontakty również z powiatem, ponieważ jesteśmy w jednym powiecie. To są gminy wszystkie zbliżone sobie, stąd też i przedstawiciele Krzyżanowic bardzo często występują w Raciborzu, natomiast my bywamy też i w Krzyżanowicach. Organizatorem trzeciego międzynarodowego festiwalu orkiestr dętych był Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a jego sponsorem był operator gazociągów przemysłowych Gaz System SA. W konkursie według jurorów najlepsza okazała się Orkiestra Gminy Krzyżanowice.